Euro 2012 nie powinno nam zakłócić tego, co się dzieje wokół katastrofy smoleńskiej. Wychodzą teraz nowe, ważne informacje, które potwierdzają jednak tezę o tym, że być może nie była to katastrofa, że być może dokonano zamachu. Oczywiście politycy apelują, żeby nie robić awantury, żeby nie prowokować. Ja się z tym zgadzam. Nie powinniśmy doprowadzić do jakichś starć ulicznych, nie powinniśmy prowokować też potężnego konfliktu politycznego, ale to nie znaczy, że nie mamy prawa informować o tym, co się dzieje i polskiej, i międzynarodowej opinii publicznej. Moim zdaniem to nawet jest niezła okazja. Chodzi tylko o to, żeby Polski nie przedstawić jako kraju pełnego awantur, ale to się z niczym nie kłóci, żeby dostarczyć solidną wiedzę, nawet w jakiś spokojny sposób, również zagranicznej opinii publicznej. Sprawa śmierci polskiego prezydenta i polskich elit jest zbyt ważna, żeby nawet tak istotna i cenna dla Polski inicjatywa jak euro została zapomniana. Apeluję tylko o to, żeby nie dać się sprowokować do większych protestów, do czegoś takiego, co by było uznane za ewidentną prowokację, bo prowokatorów już dosyć nam przywiążą tu sami Rosjanie. Raczej pilnujmy, żeby oni nam jakiegoś nieszczęścia kolejnego nie wywołali. Mój apel, stawmy się 10 wszyscy, którzy mogą, w katedrze na mszy, po katedrze spokojnie przejdźmy pod Pałac Prezydencki i mówmy swoje bez wdawania się w jakiekolwiek bójki, awantury czy przepychanki. 10 jesteśmy wszyscy w katedrze.